Kiedy się masz jego głowę? Ty zboczeńcu. Przytulił się do nich. A tam jest wyjście po prostu. Chyba. A nie, tu coś jest. Tu jest winda. To do skąd to prowadzi? To są drzwi, ale nie mogę wyjść? Tu coś jest. Tak, w którymś to był pokój przesłuchań. To miejsce, gdzie byłem na samym początku gry, z którego musiałem się uwolnić. Co on tutaj robił? Ten podły Strange, co on robił? Lewatywę pewno im tu próbował zrobić. Tak, to wszystko narzędzia do profesjonalnej lewatywy. On im tutaj pewno prał nieźle w mózgach. Spójrzcie na tego biedaka. Nieźle pobity jest. Ale chyba mu żyło po tym wszystkim. Tutaj był ten pokój, z którego próbowałem się uwolnić. Dyndałem sobie na krzesełku. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najlepszym Batmanem na świecie? Ty, Batman! Nie, to bardziej powinien zrobić tak. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest Batmanem najlepszym na świecie? Ty, Batmanie! Te drzwi są zamknięte. Wszystko... A, tu jest przejście. A po co te takie głupoty? A, to windę tutaj odblokuje. A tu? Co tu jest? Może jakieś trofeum człowieka zagadki? Na przykład coś takiego? Jest trofeum. Mój nietoperzy zmysł wyczuwa trofea. Dwie drogi. Jedna prowadzi do cudownego miasta, bo jak pójdę kanałami, to... Znaczy kanałami dotrę do cudownego miasta. A to jest chyba droga, którą powinienem się udać. Dostań się do wieży cudów. Chwila. Nie. Do wieży cudów można się dostać od dołu. No, trzeba windą przejść, a winda jest w cudownym mieście. Znaczy tuż przed wejściem. Tutaj to tylko po trofeum się szło. No to nurkujemy do kanału Batman Norek. Hobby Batmana, który wykonuje sobie w wolnym czasie, to jest łażenie po kanałach. Wiecie, niektórzy łażą po jaskiniach, no, albo po skałkach. On łazi po kanałach. Chwila przerwy na łyk wody i ruszamy dalej. Przy takiej ilości gadania to głos naprawdę może się chybka, bierze mnie. Co? Światło. Myślałem, że to coś ciekawszego. Dobrze, hop w dół. I gdzie jestem? Przy wejściu. Żadnego wskaźnika, więc muszę się udać na wyczucie. Tam jest coś od spodu. Dobrze. To teraz liną. Tak się rozglądając dookoła, nic nie widać. Zauważyłem tylko, że tu jest jedno z trofeów. Nie ma to jak mój nowy nabytek, nowy gadżet. To jak? Tu pomiędzy, zatrzymać się trzeba na chwilę i tam przejechać. Po kolejne trofeum.
Tu też jest trofeum. Tylko jak zrobić, żeby je odmrozić? Chyba wszystko jasne. No to teraz nadrobię trochę sytuację z trofeami, których wcześniej nie miałem prawie w ogóle. Teraz tylko muszę sobie poczekać chwilę. Wsunę sobie klawiaturę trochę bardziej w biurko, żebym miał. O, właśnie, więcej miejsca tutaj na rączki. Żebym mógł sobie ręce położyć na oparciach od krzesła. Strasznie niewygodnie było trzymać się trochę w powietrzu. To co to jest? Ja muszę kartkę ruszyć. Tam jest panel taki kontrolny, który może będę mógł schakować. Jest, dobry zasięg. Hasło to Batman. Nie, to jest mózgowy? I teraz 3 trofea. Nieźle. No i tędy chyba. Tu jest jakaś zagadka. W dół. Aha, i dzięki temu odblokowałem sobie to trofeum, które było niżej. I teraz jestem przy wieży cudów. Przy fundamentach, tu panią doktor zostawiłem. Nie wiem, czy jeszcze ona sobie tu siedzi? Jeśli tu ona tu nadal siedzi. O Boże, jaki ze mnie jest kawał drania. Batman, czemu jej nie wydostałeś wcześniej? No, był jej zajęty, no, ale... Ale ona przez ten cały czas... Przez 2 godziny jakieś, na pewno przez 2 godziny... Siedziała sobie tutaj. It's you. I told you I'd be back. No, powiedziałem, że wrócę, ale nie powiedziałem, że wrócę po ciebie, żeby cię zabrać. What happened? There were guards. You know, the ones that work for Strange. They came down and started killing everyone. It was a bloodbath. It sounds like Strange is trying to cover his tracks. You seem to be good at hiding, Doctor. Stay here and do it again. I'll deal with the guards in that room. Jesteś dobry w ukrywaniu się. No ja też bym dobry w ukrywaniu się, jak sobie w jednym miejscu sobie siądę. Jeszcze w dodatku w takim miejscu, gdzie praktycznie nie widać tej osoby. Ja też bym, o, też mogę zrobić, powiedzieć, jestem dobry w ukrywaniu się. Nikt mnie nie zobaczy. Albo nawet tu. Jestem mistrzem w ukrywaniu się. Albo jeszcze lepiej, przejść za te drzwi. Mistrz kamuflażu. Najpierw zbadamy teren, co my tu mamy. Pełno ciał ludzi Jokera. Tutaj są karabiny. 8 uzbrojonych jest. Jeden ma karabin snajperski. Tych dwóch będzie dość prosto. Wystarczyłoby tylko zasięg od tyłu. Ej, może ich pierwszych by jakoś dorwać. Jak to by zrobić? Na początek gargulec. Gargulec. Albo nie. O! Kurczę. Tu jest jeden. That's the last one. Area secure. Tiger 43 to tower. The room is secure. All new inmates are neutralized. Well done. Protocol 10 is progressing beautifully. Tych dwóch by było... Można by było załatwić, tylko że strażnicy tutaj chodzą dookoła. No i niestety oni spostrzegą, że... Że jakbym próbował się dorwać do tych dwóch jegomości. My projections show that within 3 hours, every single inmate of Arkham City will be dead, and Protocol 10 will move into Stage 2. By the end of the month, new camps in Keystone and Metropolis will open, each modeled after Arkham City. You should all be proud of your part in this. We are the solution this world needs. We are the future. Dość radykalny pomysł wybicia wszystkich więźniów, tym bardziej, że
wybicie wszystkich ludzi, którzy popełnili jakąś zbrodnię. Nawet jeśli to była zbrodnia taka, którą popełnili umyślnie, nie spowoduje tego, że na świecie przestępczość się zatrzyma. Bo nadal później będą się pojawiać jacyś ludzie, którzy będą popełniali przestępstwa, czy to drobne, czy nawet takie jak zabicie kogoś. Takie coś nie miałoby sensu. Ludzie po prostu by bali się popełniać przestępstwa przez jakiś czas, ale później by wrócili do tego. Zresztą takie straszenie, taka kontrola, to też nie jest dobre wyjście. Prawie trochę jak to system totalitarny. Gdzie państwo sprawuje władzę nad wszystkim, nawet nad tym, czy obywatel popełnia jakieś przestępstwa, czy nie. Dobrze, teraz tak. Widzę, że tego będę mógł teraz złapać, bo nikt tu nie chodzi w pobliżu. Bierzemy się za niego. Teraz sprawdźcie swoje numery będzie. O, snajper spoglądał. No i tylko jeden. Casualty! O, ranny! Spójrzcie, leży tam sobie jeden z waszych kolegów. Ja prawie na minę wdepnąłem. O, najlepiej. Nie podbiegł nam sprawdzić. Widać, jak byli sobie wierni. Remember that. Switching to thermal. Vantage point clear. No sign of target. No tego snajpera można. Stoi sobie tak samotnie. Czas się z nim przywitać, trochę go przytulić. Dwóch jest. Any contact? Po przeciwległych stronach. Zaraz. Jeden tu jest. Tego na pewno się nie da. Ale ten sobie tak sam dosyć stoi. Mógłbym się z nim przywitać. I want that interfering bat. Switching to thermal. Ten tutaj snajper jest taki samotny, że trzeba by było się nim zająć. Tak no, przytulić trochę, wziąć pod pachę. Oj, myślałem, że to coś się stało z grą. Nie, jednak to próbuje patrolować. Okej. Teraz, może mi się uda. Nie odkręca się. Mam cię! Vantage point clear. No sign of target. Check your numbers. No, znowu zmienili abonamenty. Niestety numery nam się zmieniły. Sprawdźcie swoje numery. Tam jest żel? Jest w zasięgu? Nie ma go w zasięgu. Teraz... Niech to! Musiałeś odkręcić! Teraz sprawa się skomplikowała, bo zaczęli się bardziej ruszać, wiedzą, że gdzieś jestem. Tak zniknąłem, ale gdybyście spojrzeli do góry, zauważylibyście mnie, na pewno, jestem tego pewien. Ten sobie stoi samotnie, ale lubi się kręcić, ale ten znowu sobie też stoi tak samotnie. Może? Pięknie. A przełączaj sobie na termowizję. Życzę powodzenia w znalezieniu mnie. Tego bym się pozbył, ale tak. No, kręci się lubi chłopiec. Tutaj może? Dałoby radę. Another casualty at my location.
Jakby ten patrzący się pan na balkonie przesunął się tylko trochę, to wtedy mógłby się zająć snajperem, albo nawet w takiej sytuacji byłoby całkiem nieźle. Nie, nie idź tam! No weź, no kurczę, już przytulałeś go dzisiaj rano. To ten pan, co patrolował, sobie wykrył. A tutaj się trochę dzieje. Ktoś jest w zasięgu? Byłoby dobrze. Nie trzeba nawet. A patrz sobie, patrz. A mnie tu nie ma. Vantage point clear. No sign of target. Naprawdę? Czas on spadać. O, i knockout.